Hej, witam wszystkich serdecznie z tej strony Emil. Zapraszam Was na finał turnieju tysięcznego. Finał wersji fan pomiędzy Kubaop, Rotosem po prawej stronie, natomiast jego przeciwnikiem po lewej stronie jest Lidik. Pomarańczowy Protos, tak więc błękit kontra pomarańcz. Chciałem jakiś głupi teraz dowcip powiedzieć o mandarynce, ale to nie ma sensu. Mapa to Terminus Re Best of 5, czyli do trzech wygranych. Miałem to nagrać wcześniej, ale tak się jakoś zdarzyło, że nie nagrywałem tego wcześniej. Jest masakrycznie gorąco w dniu dzisiejszym, więc może się parę ziewów z mojej strony tej wydać, no bo jest gorąco. Spawning location, jak widzicie, hen daleko od siebie, więc zapewne zapowiada nam się jakaś dłuższa gra i mam tą skromną nadzieję, że nie będą to Forgate'y i nie będą to same kolosy, że coś ciekawszego zobaczymy. A jeżeli będą to kolosy, wojna kolosów, no to że to będzie coś trochę bardziej takiego żywszego i przyjemnego, a nie jedna bitwa. Już panowie sprawdzają, gdzie kto jest, niekoniecznie dobrze sprawdzą za chwilę i zobaczą, czy tutaj u góry jest. Nie ma u góry. PvP Mirror Matchup, powiem szczerze, nie lubię początkowych Mirror Matchupów, troszeczkę są dobijające początki, jako że to jest finał fan, w finale fan nie było nic do wygrania, przypomnę, w finale Open było do wygrania 120 zł plus statuetka, za drugie miejsce było 75, za trzecie 45, w finale wersji Pro, czyli do diamentu. Od złota chyba do diamentu można było wygrać koszulkę StarCrafta wartości 75 zł oraz za drugie miejsce 40 zł była nagroda ufundowana przez jednego z widzów. Tak więc widzimy, że Kubao aktualnie produkuje troszeczkę, ma mniej rąk pod swojego przeciwnika o dwójkę. Ten tej dwójkę dał radę jakoś wklecić. Udało się z dwa dronki do przodu, ale za dużej różnicy w tym momencie chyba nie będzie miało. Zobaczymy, jak będzie dalej produkcja. No, będą się tutaj ganiać, ja będę się na pewno troszeczkę mylił, jako że to jest tu Protoss i tu Protoss. Mamy podwójny gaz, zanim się jeszcze Cybernetic Core zakończy. Trochę wcześnie ten gaz, według mnie troszeczkę ciut za wcześnie, bo potrzeba będzie trochę więcej minerałów na początek, no chyba że coś ma w głowie jakiś plan, gdzie będzie tych minerałów bardzo, bardzo dużo. Tego gazu jak najwięcej potrzeba. Jako że jest finał fan, będę niemiłosiernie wytykał błędy jednej i drugiej stronie. Tak, aby po prostu każdy mógł coś z tego wyciągnąć. 3 gateway, 4 gateway, no patrzcie proszę Państwa, 4 gate z tej strony. To jest jeszcze mecz na starym patchu 1.3.2, gdzie Warpgate Technology nie był taki wolny. Wyskakuje pierwsza jednostka, Zelocik zaraz tam wyjdzie. I Twilight Council mamy w drodze, no to czyżbyśmy mieli zobaczyć jakimś cudem Dark Templary? To może być ciekawe, jeżeli tak, to ten Twilight Council powinien być gdzieś tutaj daleko, daleko schowany. Gdzieś na uboczu, żeby przeciwnik jak najpóźniej go zobaczył. No i Zelot już wyszedł, Zelot ciut bliżej, niżej rampy, żeby mógł wyczaić scouta, chociaż już scout był. No i rusza powolutku tutaj Forgate, będzie się zbierał, jest chronobustowany Cybernetic Core. Już Kubao, jeszcze ten Robek był taki bohaterski, że chciał rozwalić Stalkera, nie do końca mu to wyszło. Niestety, no tak to się zdarzyło. Kolejny Zelot, Forge jest, więc i Dark Shrine. Dobrym pomysłem byłby bardziej, że ma na to gaz, nie ma na to gazu. Mimo wszystko Sentry byłoby bardzo dobrym pomysłem, żeby blokować tutaj wejście, jakby chciał przeciwnik się władować nam do środka. No i Sentry mogłoby przy okazji tutaj przyblokować dronka, który próbował wjechać. Będziemy mieli rozstawione zapewne dwa właśnie fotokanony i sprawa jest taka, jeżeli idziecie w Dark Templary, no to bardzo ważna sytuacja jest w tym momencie, aby mieć gdzieś proxy pylona, żeby te jednostki o wiele szybciej tutaj przeszły. Jest Lidik, już stawia pylony 2, będzie się szykował, żeby coś tutaj większego zrobić, gdyby było centrum, można byłoby tutaj blokować. No i teraz jest ważna sytuacja, jak on to rozegra, jedna i druga strona. Będzie miał gazu, no ma za dużo minerałów tutaj pomarańczowy. No właśnie, już się pomyliłem w kolorach. Pomarańczowy ma trochę za dużo minerałów, trochę za mało gazu. Na jednym gazie tylko
leci, mógłby trochę tego gazu sobie wszystko dać. No i duża armia stalkerów czeka sobie, żeby coś tutaj zrobić. Kolejny gateway i będziemy mieli gdzieś pierwszego Dark Templara. Jest pierwszy Dark Templar wyzwany, ale po co w tym miejscu? Nie, ojojojojoj, zaraz będziemy mieli to jakąś bitwę i dlatego chcę... Dlatego w takim miejscu ważny jest center, żeby blokować armię. Zobaczymy, kiedy się przeciwnik zorientuje, że coś tutaj jest nie tak, że coś go rozwala. Chyba się zorientował, nie, jeszcze tego dokładnie nie wie, już chyba powinien wiedzieć dokładnie. No i teraz będzie walka na wyniszczenie rołbków, na rozwalenie ekspansji. Coś tutaj obrywa. No jak widzimy, Dark Shrine rołbki próbują coś zrobić i jeszcze udało się dwa darki wezwać. No i bardzo dobrze, że przynajmniej je się udało, więc trójka darków, trochę szkód to powinna jeszcze narobić, ale zanim dobiegną do bazy przeciwnika, już będzie po zabawie. Dlatego Proxy Pylon by w tym momencie zakończył ten mecz bez dwóch zdań. Jeden dark został, jeszcze reszta zostaje i dalej cały czas tutaj próbuje walczyć, powinien uciekać swoją armią jak najdalej, bo nie da rady nic tutaj więcej zrobić. No i dlaczego nie ma centry, to jest good question. Gdzie jest ten, tu gdzieś jeszcze ten dark był, powinien być rozwalać pylonem przede wszystkim. Teraz wchodzi z stalkerami, będzie chciał przede wszystkim pozbyć się dronek, trzeba było robić to wcześniej, niepotrzebnie się wycofywał. No i dochodzi teraz do zwarcia, wzywanie zlotów niekoniecznie jest potrzebne, lepiej próbkami uciekać. I sentry, jeszcze raz mówię, sentry by blokowało wejście albo nawet podzieliło armię przeciwnika, a tak tylko na chwilę trochę czasu sobie kupił błękitny, a pomarańczowy będzie teraz przynajmniej kajtował tak długo jak się da. Czy jest tu gdzieś, ojojojoj, to już tej się nic nie da zrobić, bardzo mi przykro. No może można spróbować Warp Gate'a zniszczyć jednego co najwyżej. A oni sobie tutaj dalej się ganiają, jak już mówiłem, sentry i jeszcze raz sentry. Bardzo ważne w tym momencie, podzieliło, nawet nie podzieliło, zablokowałoby armię i to wszystko zostałoby zniszczone w parę chwil. Dlaczego kolejne zloty są wzywane? Nie wiem, jeden z... I kolejne działa... Zloty nie są w tym momencie dobre, bo w bezpośrednim zwarciu będą walczyć. Ja czekam cały czas i nie mogę się doczekać na robotik. Dlaczego to nie ma jeszcze robotik i obserwera? To jest dobre pytanie, no ale skoro jest to finał fan, to dla zabawy będziemy się ganiać. Pamiętajmy, że Dark Templar jest bardzo mocny, damage 45, tu niepotrzebna walka z tymi zelotami, bardzo naprawdę niepotrzebna, trzeba było się wycofywać, tyle dział na pojedynczej pylonie, no to jest ryzyko zawsze, ile tych dronek probówków zginęło, no trochę zginęło niestety, trochę tego było, tutaj napisz good game, nie ma. Będą się ganiać, nieładnie jest prosić kogoś, aby ten napisał good game, szczególnie, że się nie ma obserwera w drodze i tak naprawdę się po prostu gania. No i udało się wybronić w tym momencie Kubao Lidik. Ma o wiele lepszą oczywiście ekonomię, jest dopiero w tym momencie Robotic Facility, powinien być rzucony o wiele wcześniej. Widzimy dochód, różnice w dochodzie są olbrzymie, ale dlaczego jeszcze te pylony nie zostały rozwalone, tego do końca nie wiem. No i już w tym momencie pylony są powolutku niszczone. Dark Templar coś tutaj próbuje zrobić, jednak nie bardzo może, musi pilnować Kuba o tej jednostki, żeby jej nie stracić właśnie w taki oto sposób. Powinien tutaj poszukać, co się dzieje, zobaczyć, gdzie jest działo budowane, rozwalić działo, rozwalić pylon, szukać po prostu po bazie, co może tutaj jeszcze na diabła porobić. Albo przynajmniej spróbować uciec już gdzieś tutaj bokiem w mapy. No i co mam tutaj dalej? Dalej dwa Dark Templary idą, będą musiały na pewno trochę pognębić przeciwnika. Mamy znowu Dark Shrine, więc bardzo uparcie będzie Kuba oszedł w Darki. No to powinien pójść jednak w Robotic i w Blinka, żeby pozbywać się Obserwera, bo samymi Darkami to on tego raczej może nie wygrać, jeżeli dobrze Lidik zagra. Obserwer jest już w drodze, no tu nie można wejść, bardzo mi przykro. Obserwer jest w drodze, jedna i druga strona jedzie cały czas na jednej bazie, a ja dam może tej produkcję, co tutaj mamy ciekawego. Robotik byłby teraz dobry, z 2-3 immortale i ta armia przeciwnika miałaby wielkie, wielkie problemy. Tym bardziej, że zobaczymy jak zagra tym obserwerem, jeżeli wleci bezpośrednio w fotokanon, to może być śmieszna sytuacja. Jak wygląda dochód 17 do 31, jeżeli chodzi o harwestery? No, duża różnica.
A my patrzymy dalej, jest charge, więc zloty będą bardzo szybko podbiegać. Armia w 100% naziemna w takim bądź razie będzie. Gdyby pomarańczowy to zauważył i postawił jeden starport, mogłoby to być boląca sytuacja. No i Observer teraz jest niestety z tyłu, więc jeżeli podejdą te darki, jakby tu zaczęły atakować, ale one nie chcą atakować, a powinny były spróbować coś zrobić. Udałoby się przynajmniej zelotów pozbyć, no i kolejne jednostki wzywane. Czy da radę się tutaj przebić przez te działa, czy też nie trzymają się zelot troszeczkę z tyłu? Force field, ja wam mówię, tu jest force field potrzebny, żeby blokować armię. No ale jak się mnie nikt nie słucha, no to tak to wtedy. No, pamiętajcie, że to jest fajna jednostka. I teraz skoncentrować swój ostrzał na obserwerze i darki wrzucić i wtedy może byłoby z przeciwnikiem się tutaj zabawić trochę już inaczej. Dużo tych zlotów plus jeden do ataku by się w tym momencie przydało, byłby one o wiele mocniejsze. Próbuję coś tutaj jeszcze pomarańczowy rozwalić, próbuję coś zniszczyć. Darki sobie tutaj szaleją z drugiej strony. Zaraz będzie charge zrobiony, więc zloty będą dosyć mocne, szybko wpadną tutaj w przeciwnika. Ale zelot kontra stalker, no to jest jednak pewnego rodzaju różnica. Nawet na charge zloty nie dadzą sobie rady z odpowiednią ilością stalkerów, jeżeli byłby one dobrze ustawione i przyblokowane trochę. Trzy pylony, trochę trzy na raz, to troszeczkę dużo. No i próba znowu tej podejścia, darki będą pylona przynajmniej rozwalać. Trzy na raz to trochę dużo, dwa by wystarczyły, nowe jednostki wezwać, robotik, naprawdę spróbować postawić robotik i immortale wyrzucić byłoby dobre. A jeszcze pylon zostanie jeden chyba tutaj rozwalony. I widzicie tutaj dwa force fieldy, gdyby były jeden immortal i byłoby po zabawie, bo część tych stalkerów zostałaby zabita, fajnie jest jako łapać przeciwnika. Patrzymy dalej, co tutaj jest ciekawego, jak ta ekonomia, czy produkuje harwestery, mało tych harwesterów. Też powinien pomyśleć nasz pomarańczowy gracz. O, i mamy teraz większe zwarcie zeloty na charge'u, podbiegają do przeciwnika, dlatego plus jeden do ataku byłoby naprawdę, naprawdę dobre, bo mimo, że uda się podbiec jeden strzał dać, to jednak stalkery są w stanie dosyć mocno uciekać. Są tu jeszcze w międzyczasie Dark Templary, które trochę szkód są w stanie narobić. O, i ucieka i widzicie, w tym momencie już jest, wychodzi ta prędkość. Trzeba by próbować trochę mikrować, zatrzymywać się, atakować. No i teraz podszedł pod ścianę, będziemy mieli po prostu totalną wyżynkę. To jednak nie było zbyt dobre, dobrze z tyłu są przynajmniej stalkery. I teraz force fieldy też byłoby cudowne i by się zablokowało tą armię. Nie rozumiem, dlaczego uparcie jedna i druga strona nie produkuje centry. Centry byłoby cudowne, wyobraź sobie trzy centry i cała armia Kubao zostałaby zniszczona. Tak samo gdyby było z centry ze strony Kubao i właśnie tutaj postawione jeden immortal i armia przeciwnika również by oberwała. Sprawa jest taka, że żaden z tych graczy jeszcze nie postawił ekspansji, co jest dużym błędem. Szczególnie to jest błędem naszego pomarańczowego gracza, który już dawno powinien mieć ekspansję, bo on miał, a jest w końcu ekspansja ze strony Kubao. On już powinien tutaj dawno mieć ekspansję, zamknął przeciwnika, ten nie mógł wyjść. Więc no właśnie, poza tym force fieldy w tym momencie, żeby podzielić tą armię, żeby ona nie była w stanie tutaj tak podbiec pod nas. No i mamy Blinka, przeskoczył do tyłu, na pierwszej linii są zeloty, ale w tym momencie widać, że jest w stanie podejść. Jeszcze udało się podejść bezpośrednio pod wieżyczki, więc to nie jest dobra sytuacja, to jest naprawdę zła sytuacja dla pomarańczowego. Wpakował się po prostu totalnie prosto pod wieżyczki, zeloty wezwane u góry. No gorzej to rozegrane w tym momencie nie mogło być, a łato musiało naprawdę, naprawdę boleć. Kubao się nie poddaje, walczy dalej, musi być już z lekka wściekły Lidik, bo miał wygraną w zasięgu ręki, wystarczyło 2 minuty wcześniej postawić robotyk i podlecieć obserwerem i by to wygrał. 3 zeloty kontra 4 stalkery, raczej stalkery, teraz powinno być hold, atak i uciekamy. A nie pozwalać się w taki sposób atakować, bo jeszcze jeden stalker może tutaj zginąć. Nie, jednak był blink. No i teraz atakujemy zelota, atakujemy, te próbują uciec. Nie dały rady uciec, niestety za chwilę zginą. Wydobywa teraz minerały na odległość Lidik, no to widać w jakiej złej sytuacji jest, skoro musiał już wydobywać, miał więcej czasu, żeby postawić tą ekspansję, miał większą armię, no sknocił tą całą sytuację, niestety. I cały czas są zeloty, cały czas z zelotami próbuje tej się Kubao jakoś wybronić, idzie mu to bardzo ładnie, zobaczmy jednostki stracone, wow, ale pomarańczowo oberwał dwa razy więcej.
Jeżeli chodzi o minerały, w tym momencie dochód się zmienił na rzecz Kubała. On wygląda o wiele lepiej i przy okazji nie lubię go za to, że pisze k, u, by duże a i potem o duże. Nienawidzę po prostu, jak ktoś tak pisze, boli mnie to po prostu czytanie czegoś takiego. W końcu jest plus jeden do ataku, to już dla tych zwrotów powinno być o wiele wcześniej te plus jeden, one byłyby naprawdę o wiele potężniejsze, szczególnie na charge'u, to jest taka lekka, mała podstawa. Mamy obserwera, przydałby się Immortal z 1, coś by się tutaj ciekawego przydało, no i zobaczmy jak to dalej będzie. Jak wygląda armia w tym momencie, 43 do 15, więc pomarańczowy ma z lekka przechlapane. Natomiast kto ile czego zabił, no bardzo dużo robotników stracił. Kuba, pamiętam w tym wcześniejszym momencie, a teraz już to nie ma żadnego znaczenia. Aktualnie APM, no jakoś nie najgorzej to wygląda, jak to w liczbach średni z 76 do 117, więc nie najgorzej jak na finał fan, nie najgorzej. I jeszcze gonimy biednego obserwera, który chciał coś popatrzeć, a nic mu się nie udało. No i jeżeli nie zobaczę force fieldów, będę smutny, bo force fieldy i to jest raz, a dwa kolosy i byłoby po tej armii dobrze po prostu rzucone force fieldy w dobrym miejscu zaatakowane. Na przykład tu, gdyby się udało jakoś podejść, no chociaż są wieżyczki, to nie. Na tej mapie ciężko jest znaleźć miejsce, w którym byłoby dobrze zaatakować taką armię. Gdzieś tutaj kolosy u góry, na dole zloty, przyblokować je, żeby nie mogły się ruszyć i po prostu by kolosy zjadały tą armię na śniadanie. No i w końcu mamy Thermal Lens. Ale może to być trochę za późno, bo tak naprawdę Lidik jedzie na jednej bazie. Więc i tych probków tu jest dosyć dużo, 34, no o czwórkę za dużo, tym bardziej, że nie wydobywa gazu. Jeszcze gaz jest u góry wydobywany, musi pomyśleć o jakiejś ekspansji, nie ma tutaj złotka, niestety, ale no musi pomyśleć nad czymś mądrym. No i mamy kolosy, więc fajnie, będzie bitwa kolosów w takiej sytuacji. Nie wiem, kto będzie do przodu, no, kto będzie do przodu, ten kto ma większą armię, czyli Kubao będzie do przodu. Czeka jedna i druga strona, mamy proxy pylona bardzo blisko postawionego, dosłownie na linii tej widoku. Zastanawiam się, czy Kubao widzi, jaką armię ma przeciwnik, co on tutaj ma. Nie widzi tego. Jakby widział, by spokojnie mógł zaatakować samymi zelotami i by sobie poradził tutaj z przeciwnikiem bez większych problemów. Plus 1 do obrony będzie. No ciekawe, wydaje mi się, że mimo wszystko plus 1 do ataku byłoby lepsze dla tych zelotów na charge'u, bo one nie muszą być tak mocno, po prostu nie muszą się mocno bronić, z tego względu, że szybciutko podbiegną do przeciwnika, szybko będzie w zwarciu. Więc ta armia raczej dorwie, dopadnie swoją zwierzynę bardzo, bardzo szybko. Nie mamy żadnych, w końcu jest sentry, najwyższa pora. No i trzeba by się już ruszyć, trzeba by zaatakować. W międzyczasie dobrze byłoby postawić ekspansję, o właśnie już jest. No i atakujemy, panowie, nie siedzimy, nie czekamy, atakujemy w tej chwili. Dwa kolosy kontra, tu jest jeden kolosik, trochę zelotów. Po co te sentry w tym momencie, nie jestem w 100% pewny, skoro on ma zeloty. Owszem, będzie chciał blokować przejście przeciwnikowi, ale ten ma kolosy, które po prostu rozdeprzą sentry. Sentry po prostu jest lekka spóźnione. Taka jest, no, prawda, blinka nie ma, jest plus jeden do ataku i dalej czekamy, już pomarańczowy wychodzi, chce zaatakować, nie ma jedna i druga strona chyba nie ma obserwera, nie, jest tylko jeden obserwer do Kubało i on stoi z jego armią chyba, nie wiem gdzie jest ten obserwer, czy on gdzieś tutaj się schował. Jest obserwer, no ten obserwer nie jest potrzebny przy waszej armii, on jest potrzebny tutaj gdzieś patrzeć, czy przeciwnik nie idzie, a ten owszem zbliża się z trzema kolosami, więc tym bardziej, że te kolosy mają plus jeden do ataku, plus jeden do ataku jeszcze chyba nie ukończyło się dla Kubao, teraz on się wycofuje, mamy tarczę, no i dochodzi teraz do ataku force fieldy i przyblokowały tak naprawdę nie tego, kogo trzeba. No ale dobra, zeloty zaraz pozbędą się stalkerów i wpadną po prostu w te kolosy, mogły spokojnie próbować je dopaść, bo by je dopadły i sobie z tym poradziły. Niepotrzebnie pozwolił uciec, tutaj pozwolił Kuba uciec pomarańczowemu Protosowi, bez dwóch zdań dałby sobie radę rozwalić tą armię.
Trochę zelotów by stracił, ale jego kolosy by po prostu już to wykończyły. A przeciwnik zostałby już bez żadnej armii. No i już ruszamy, wydaje mi się, do ostatniego zwarcia, do ostatniego starcia. Co z tego wyjdzie? No, wyjdzie do tego, że pylon zostanie rozwalony. Mamy już 30 minutę, trochę mało, trochę słabo na upgrade'ach, tylko widzimy plus 1 do ataku i za chwilę będzie do plus do obrony. Do ataku już się kończy, tutaj mamy tylko plus, tu mamy plus 2 do ataku, nic do obrony. No i jeszcze tutaj lekki wall-in z dwóch warp gate'ów. Nie mogą się zdecydować gracze najwidoczniej, chcą atakować, ale nie mogą. Boją się, no po co podwójny Guardian Shield, tego nie wiem, i po co tak wcześnie, tego też nie rozumiem. Przedwczesny Guardian Field, no niestety zdarza się. No i teraz dochodzimy do ataku i już ładnie, pięknie jest bitwa, mamy Blink Stalker, chciał podskoczyć, dużo im to nie dało. No i teraz jest bardzo ważne umiejscowienie kolosów, kto jak to rozegra, jakim cudem Kubao to przegrywa, tego ja naprawdę nie rozumiem. On nie powinien był tego przegrać. Nie wiem, po co tyle tych centry było mu potrzebne. No i teraz jest zmuszony wycofać się. Oczywiście Lidik ma bardzo ładnie plus 2 do ataku. No i szala zwycięstwa przechodzi w tym momencie nas, tronę Lidika. Wiecie, co by się teraz przydało? Void Raye. Z dwa Void Raye by tutaj bardzo ładnie wszystko zrobiły. Tym bardziej, że nie ma za bardzo stalkerów tutaj przeciwnik. Albo oczywiście Zelot, który dobrze podbiegł. No idzie armia kolosów World of the Worlds. War of the Worlds, Wojna Światów, coś za czym ja nie przepadam, ale już dawno tego nie oglądałem, bo zawsze po prostu unikam PvP. No i już wychodzi do ataku pomarańczowy, błękitny, na niego czeka Stalker, jakieś są w złym miejscu, trochę zaatakował tutaj, nie mógł otoczyć po prostu całą armią przeciwnika, zbiły się te zeloty, jeden zelot chciał sprawdzić, co się dzieje, kolejne. Więc ile tutaj jest tego? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć kolosów kontra raz, dwa, trzy, cztery, pięć kolosów, ale te mają plus dwa do ataku. Jest siódmy kolos, no i teraz bardzo ważne rozstawienie tej armii. Byłoby dobrze, gdyby nie stał on tak w skupieniu, bo wtedy splash damage niestety działa i oni się tak będą ganiać przez najbliższe 15 minut. Zapewne gonią się, gonią i udało się strzelić i dwa kolosy w tym momencie zostały właśnie zniszczone. Kolejne obrywają. Au, to musi boleć, ała, kolos chciał uciec i nie ma. Mamy jeszcze tutaj tego Archona, który się bardzo ładnie trzyma. Tyle czasu z Dark Templarów się zrobił. No i znowu się wycofuje Kuba, coś tam zobaczył próbka, no bo na jednego próbka należy wysłać całą armię, bo nie wiadomo, czy to jest jakiś ninja prób, który jest w stanie zrobić wiele szkód. To może być tak naprawdę w środku może się Chuck Norris i sami wiemy, że jeden probe Chucka Norrisa jest wart więcej od całej armii protosów, ale zaraz się dowiemy, kto to jest. Ewidentnie to nie był Chuck Norris bez dwóch zdań, a na poważnie wystarczyło wysłać zelot i zaatakować przeciwnika, a nie dać mu czas na odbudowę i właśnie o tym mówiłem, są Void Raye i to może bardzo, bardzo drogo kosztować Kubała, jeżeli te Void Raye wyjdą i dorwą się po prostu do kolosów, może to przegrać. Właśnie przez ten głupi ruch tutaj, może to przegrać właśnie przez to, że poszedł za probkiem zamiast zaatakować przeciwnika. Owszem, ekonomię ma zapewne lepszą, nie mniej więcej taką samą, ale przez to może tutaj naprawdę, no może dużo zapłacić za ganianie przeciwnika. Plus 2 do ataku tylko jest, nic więcej, 2 Void Raye, kolejne 2 będą zaraz chyba w drodze, no i zobaczymy, jak to wszystko się stanie. Dużo tych kolosów, za dużo jest jest pylon, więc będzie można wezwać stalkery jak coś. No i teraz umiejscowienie armii, dochodzi teraz do większej bitwy, jak to z tego wyjdzie, padł jeden kolos, tutaj padł drugi, tych kolosów nie ma zbyt dużo, ale jednak są dobrze rozstawione, sprawdzimy, 100% tak nie działa. No i niestety teraz pomarańczowy musi uciekać, bo obrywa, są jeszcze Void Raye, ale są też, jest Kuba ze swoim Blink Stalkerami, przegania teraz przeciwnika. Jeszcze na pierwszym miejscu Archon szaleje jak najmocniej, tylko może były Blink, byłby gdzieś tu Void Raye, no i zostały zniszczone. Nie wygląda to zbyt dobrze, ale nie wiem już dla kogo po prostu. Czyżby Kubało miał to mimo wszystko przegrać? Ja już po prostu głupieję w tym momencie. Blinkstalker powinny się wrócić i Void Raye zaatakować. Kolejne Blinkstalkery są, raz, dwa, trzy, cztery, pięć kolosów kontra pięć kolosów i dużo stalkerów. No, ganiają się przeciwnicy i żaden nie jest w stanie przełamać
drugiego, coś tutaj podchodzi, to kolosy podchodzą i kolejna bitwa. Teraz jest bardzo ważne, żeby Void Rage zostały rozwalone, tak też się stało. Kolosy obrywają, no i jednak wygląda to, że Kubao wyjdzie z tego wszystkiego górą, powinien się spróbować przedostać do bazy przeciwnika i ją rozwalić. A tędy też równie dobrze może, no i jeszcze, no tak, przede wszystkim pylon musi być zniszczony, to jest pierwsza podstawowa rzecz. Kolosy już tutaj obrywa, dwa zero sobie wyjdą górą. Lidik pisze LOL i owszem, to było LOL, to była zabawna gra, gra błędów było owszem, no ale to był finał fan gracze ze złota. Ja zapraszam was na mecz numer 2.